dobry, nazywam się Marcin Stolarski. Zapraszam do programu Bright TV. Bright TV będzie opowiadał o konstrukcji pierwszych polskich naukowych satelitów, które będą zbudowane w Centrum Badań Kosmicznych, gdzie się też znajdujemy. Satelity Bright będą składane w specjalnym pomieszczeniu zwanym laboratorium Bright. Zapraszam. Satelity Bright budowane są przez konsorcjum o tej samej nazwie. W skład konsorcjum wchodzi Uniwersytet w Toronto, Uniwersytet w Wiedniu, Politechnika w Graz oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika. Satelita Bright to kostka o wielkości 20x20x20 cm i waży 7 kg. Na jego zewnętrznych ściankach możemy zauważyć magnetometr, panele słoneczne, anteny S-band, które służą do nadawania w paśmie telemetrii, 4 anteny UHF do odbioru telekomend. Mamy także elementy eksperymentu, czyli teleskop do badania zmienności gwiazd oraz Star Tracker do dokładnego pozycjonowania satelity względem konstelacji gwiazd. W środku znajdziemy 3 komputery pokładowe, system komunikacji, system zasilania oraz 3 koła zamachowe, za pomocą którymi będziemy obracali satelitę. Jeśli chcecie uczestniczyć w budowie satelity, zapraszam na oglądanie następnych odcinków, które znajdziecie na stronie www.bright-pl.pl. Do zobaczenia.